Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara, dzisiaj wraz ze mną jest Wojtek. Cześć i czołem. No i kontynuujemy tutaj naszą przygodę na Skyblocku. Od ostatniego odcinka zmieniło się to, że postawiliśmy normalną tutaj farmę kobla, to się farma kobla nazywa? No, można tak powiedzieć. No, normalną farmę kobla, gdzie oboje po prostu możemy sobie już kopać. No, i co także... dzisiaj robimy? Czekaj. Także jak też widzicie, wyrosło nam już tutaj sporo rzeczy. Jeszcze pokażemy wam co... A, to już pokazujesz. To jeszcze pokażę, co mamy w skrzynkach. Przed odcinkiem nakopaliśmy trochę kobla. Dzisiaj zajmiemy się... Czy mieliśmy się zająć wydobyciem... Dirtu tego. Tego dirtu. I postawieniem jakiegoś prowizorycznego domka. Tak, jakieś tam platformy czy coś obkminimy. Jak też widzicie, urosło nam sporo drzew, także ja teraz je tutaj pościnam. Wyrosły nam również trochę kaktusów. W chwili obecnej już jeden zerwałem, ale też popełniłem porządny błąd. Jak pamiętaj, jak będziesz zbierać kaktus, to zbieraj ten pierwszy klocek na dole. Wtedy on się, wiesz, rozwala, bo jak się od góry, tak klocek wpadnie w kaktusa, to on się, wiesz, niszczy. Okej. No. To w sumie teraz i tak nie ma sensu go zbierać. Niech on na 3 rośnie, więc jakby rośnie ten trzeci, to dopiero wtedy będzie można zebrać. Dobra, no to weź się może za wydobywanie kobla, znaczy tego, obudowę dirta. Dobra, to wiaderko. Ja się zaraz wezmę za platformę. Tutaj wyleję wodę, mam nadzieję, że nie spadnę duże razy. No tylko odstaw wiaderko, bo to nigdy nie wiadomo. No 20 kobla powinno starczyć. Te melony i dynie. Tak jakoś. To może ogólnie jest troszeczkę poustawiane, bo żeśmy patrzyli, jak to ogarnąć. Dobra, melon nam troszeczkę wyrosło, więc jest dobrze. Szkoda tylko, że ta noc idzie, kurczę. Fak. Nie mów, że spadłeś. Prawie. Okej. Okay. Już. I również, jak widzicie, dodałem licznik śmierci, także już teraz będzie wiadomo, kto ile razy umarł. No mi to się zaraz tego sporo naliczy. Dobra, czekaj, kurczę, w którą stronę ja tą platformę chciałem ogarnąć? Dobra, muszę zrobić kilof. Po co? Bo zrobiłem tutaj coś niefajnego. Dobra, no jak źle postawiłeś, to się później poprawi. Ale nie o to chodzi, że źle postawiłem. A co żeś zrobił? Zamurowałem sobie wejście tam dalej. No to z drugiej strony możesz wodę wylać. Dobra, czekaj. No. Wiaderko. To poczekaj, wiesz co, jak już tak tutaj kombinuję, to ja już zacznę robić nam tą platformę. To było na tym poziomie, czyli tak będzie szła. Tutaj ci niestety zamuruję. Mam nadzieję, że problemów nie będzie. Co mi zamurujesz? Bo tutaj robię platformę. Wiesz, jak chcesz, to możesz sobie tam te klocki zbić. Nie, to spokojnie, najpierw wszystko zamuruję, żeby nic tutaj nie spadło. Dobra. Ogólnie rzecz biorąc, będziemy, wiesz co, jeszcze, może to nawet dzisiaj się zrobi, tylko nie pamiętam, a nie, czekaj, mam crafting guide'a, to zaraz zobaczę, jak się robiło te płotki z kobla. No, coś mi uderzyło. Dobra. To jest tak. Dobra, o czekaj, wyrósł nam kaktus. Ja już skopuję tego dirta. O, wszystkie trzy mi się udało zebrać. Nie, wiesz co, pierw może lepiej zakop ten. Ale tutaj jest wszystko zrobione. A tutaj pod tym? Pod tym już nie, ale tutaj tak. To wiesz co, a zresztą jak chcesz, ważne żebyś tylko kobla nie zmarnował. Dobra, tam jest wszystko posadzone. Nie no, z kobem to tam... No, jeszcze się wykopię, gorzej z dirtem. Znaczy dirta, no, dirta. Dobra, tu mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 i 7, 17, tak? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
7. Kurczę, idzie to źle. To czekaj, to się zrobi pod potrójną platformę. Czy poczwórną. O. I tu wtedy mamy 7 i tu mamy teraz też 7 chyba. Raz, dwa, trzy. Starczy ci kobla na taką wielką? 7 starczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, cztery. To musimy to skrócić o jedno. Już tam jeden kobel w jedną czy w drugą, to tam mała różnica. Jest 6, tak? Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Jak ci tam idzie? Dobrze, dobrze. Już prawie połowę. Jedną trzecią skopałem. No to gites. Dzisiaj myślę, nie wiem, też nie wiem, czy będziemy w sumie dzisiaj w jakąś farmę robić. Słuchaj, a jak trzymam shifta pod wodą, to coś daje? Czy... Nie, nie musisz trzymać shifta. Okej. Okay. Gorzej tam pod spodem, całkowicie pod spodem. Albo wiesz co? Albo wiesz co, skopię. Nie, wiesz co, patrz, nie musisz nic kopać. Pamiętaj, że możesz sobie z każdej strony ogarnąć. Tu możesz sobie wylać wodę i obudować. Możesz ewentualnie trochę niżej zejść i spróbować to jakoś, wiesz, tam od dołu ogarnąć. Nie powinno być problemów. Też trochę odwaliliśmy, że żeśmy to od razu obkopali tak trochę dziwnie, no. Bo wtedy, wiesz, mielibyśmy mniejszą powierzchnię do, tam na dole do zbierania, no ale to się ogarnie bez lipy. Tam z jednej strony nawet nie musisz w jednym miejscu kłaść tego klocka, bo przecież jest ten bedrock. Cholera, bo ja z wiaderkiem tutaj nurkowałem. Wiesz, teoretycznie wiaderko da się uzyskać, tak? Jak nam z zombiaków wyleci żelazo, zanim ale... nam wyleci, to... Ale właśnie. Lepiej, wiesz, nie szarżować. Dobra, kobel mi się skończy. Bierzemy nową porcję. Już 19 dirta sporo. Ja w ogóle chyba zaraz nam, wiesz co, przeniosę te skrzynki. Tą skrzynkę zrobi się przy okazji podwójną, żeby więcej pomieściła. No bo drewna jest sporo, więc... A, ogólnie też będziemy musieli, ale to myślę, że też zrobimy sobie... Topisz się. Tak, tak, widzę. Ogólnie będziemy musieli, wiesz co, jak nie chcesz się topić, to możesz tak troszeczkę spróbować na bok wody wylecieć, tylko żebyś nie spadł. To już mogę skopać. Ty tam powietrza łykniesz i... z lipy. Ogólnie będzie tak, jak wspomniałem, będziemy musieli, wiesz co, ale to też myślę, że po nagraniach będziemy robić. Jak będą nam rosły drzewa, to będzie trzeba wykopać z nich, znaczy wykopać. Wiesz co, weź sobie to jabłko i tego melona sobie zjedz. Wiesz, masz mało życia. No, to będziemy musieli węgla narobić. Ale przecież drewnem można spalać. No tak, ale będziemy potrzebować dużo drewna na dużo węgla. Ale to się, wiesz, no zbiera poza i bez problemu, myślę. Dobra, tutaj mamy to zrobione. Jeszcze nam zrobię tutaj tego ogrodzenie. Tu szło 6. A, słuchajcie, przy okazji, dzięki, że piszecie nam, że robi się półpłytek i wyjdzie mniej, ale szczerze powiedziawszy, mamy na tyle kobla, że... O, oh, fuck! Co zrobiłeś? O, oh, fuck, o oh, nie, nie, proszę, czemu się potwory zrespiły? Jezus Maria! Nie, nie, nie. Spadaj tam na dół, zobacz, co się tam dzieje na platformie. O nie, ale dlaczego creepery? Wiesz co, zaraz wstanie dzień. To tylko szkielety się chyba spalą. Szkielety się spalą, ale to dobrze, że się spalą. Czekaj, jeszcze ja więcej. Sobie, ja zrobię miecz. Zobaczę, może uda mi się ich upolować. Chcesz też miecz?
O, też ci zrobię na wszelki wypadek. Nie, pająk. Pająk. Łap miecz. O kurde, ale bym spadł. Weź sobie miecz. Gdzie jest tam miecz? Jest na dole. Na dole, tam gdzie jest bedrock. Jest miecz. Uważaj, bo idzie creeper. Uciekaj! Oh, shit! Też padłem. Nie możemy bić się razem, tyle powiem. A ty miałeś nie jeszcze tego dirta przy sobie? Nie, dirta już nie miałem. Miałeś, 4 z ciebie tak? zabrałem. No. Dobra, to już się Dobra, pali, zobacz, został tylko jeden creeper. Znaczy on się nie zjara, bo tamte się zjarają. Kurde, tyle mieczy poszło w piździec, no. Dobra, 2 miecze, spokojnie. To tam 4 kobla w TWT. Zjarał się? Zjarał się, dobrze. Tego creepera to ja zaraz uciacham, tylko jeszcze jeden miecz muszę zrobić. Te miecze gorzej z tą drogą i ten creeper do nas idzie. Jak to idzie? Idzie. No to... No spróbuj go zepchnąć. Nie! Czekaj, trzeba go zepchnąć. Dobra, udało się. No tu trzeba uważać, bo coś, nie wiem czemu to się tak szybko, kurczę, respi, dziadostwo. No tak, i kończy się kobel. Ja panicznie zacząłem wszystko bić. Nie, musimy, wiesz co, jak, ale to na razie to wiesz, jak będą barierki, to wiesz, nie Gdzie będziemy... Gdzie jest cały kobel? No, nie ma, wiesz, ile ja straciłem spadając w dół? A. Plus jeszcze płotki wszystkie straciłem. No ale to jest tylko kobel, więc to nie jest problem. No tak, ale masz coś? Czekaj, skończę tylko i ci zaraz, albo masz. Myślę, że tyle powinno starczyć. Jeszcze kilów sobie zrobię. Chociaż drewna też nie ma. Drewno ja mam przy sobie. To chodź ci dam. Weź tam od razu schowaj, bo to możesz zabrać i to też. Okej. Okay. Po co jest Spider Eye? To jest w sumie do eliksirów potrzebne, ale my i tak tu eliksirów robić nie będziemy, więc w sumie równie dobrze można się tego pozbyć. Dobra, niech leży w skrzynce. Dobra, tutaj już stąd nie ma możliwości, żebyśmy spadli. Nawet jak nas coś przeatakuje. Jeszcze zrobię przejście tutaj. Ale cholera, dalej będzie się tam spawnować. Nie będzie, jak tam się zrobi chałupę i ten, to pochodnie do tego, to... Fuck! Nie mów, że spadłeś. Jestem praktycznie na samym dole. Tylko pamiętaj o wynurzaniu się. Wiem. No dobra, znowu nam dynka wyrosła. Ale już mało tego zostało. Jeden, drugi. O, okej. No i teraz jeszcze tam z tej drugiej strony i będzie kitas. Dobra, tutaj zrobimy tak, tutaj, kurczę, jedno, ile? Dwa. Potrzebne dwa. Ogólnie to my najprawdopodobniej to przebudujemy trochę jeszcze. Więc to na razie jest taki wstępny projekt, ale myślę, że to jest super już tutaj zakończone. I tu już z tych problemów mieć nie powinniśmy. Tamtą drugą stronę to ja na pewno jakoś, wiesz, przebuduję, bo... Tutaj tylko zrobię jakoś to. Albo wiesz co, może tutaj farmę zrobimy od razu? W sumie wygląda na razie, dom tak na dobrą sprawę to nam potrzebny nie jest. Ja myślę, że farma nam się bardziej przyda. Dobra. Obkupałeś wszystko? Tam na dole jeszcze nie, skopuję ten poziom. Nie skopuj go, serio, zrób od razu, wiesz, żebyśmy później już wszystko naraz skopali. No, okay. szkoda takiego raz tu. Dobra, czekaj, ja tam porobię nam farmę już jakąś prowizoryczną. Kość nam żadna nie wypadła, nie? Nie. No cóż, mówi się trudno. Tylko teraz jak tą farmę tu ogarnąć? Ta platforma idzie o wiele szybciej. Tamte były strasznie rozkopane.
Mówię, no bo byka zrobiliśmy, no cóż. Dobra, cały dirt się zużyje tutaj na to. Masz jeszcze kobla? Mam 20. To daj, daj, daj. Dzięki. Dobra, tu jest kites i teraz tak, zrobimy jeszcze w tą stronę. Dobra, na drzewa nam też starczy, więc jest fajnie. Ty, 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 ty. A, znowu źle postawiłem. Dobra. Czekaj, jak to podniosę. Dobra, to nam wypadły ziarenka. Więc stratni nie będziemy. Tylko teraz tak. To muszę zostawić. Raz, dwa. Dobra. Tutaj się zrobi farmę roślinków. Więc nie powinno być problemu. Melony i te wszystkie inne rzeczy, nie? Tak. Wiesz co, czekaj, bo ja muszę tutaj skopać jednak dwie sztuki. Masz wiaderko przy sobie, nie? Tak, ale już jest wszystko zakopane. To gitas. Dobra. Tylko teraz, wiesz co, teraz jak możesz, starczy ci tego kobla jeszcze? Ile masz kobla? Jeszcze tutaj zobaczę. Kobla mam 17, tylko tutaj jeszcze zobaczę, czy wszystko jest ok. To wiesz co, dobrze by też było jeszcze wyrównać ten cały poziom, tak? Całego tego kobla obudować, żeby był na tym jednym poziomie, wiesz? Dobra. Tylko, że to będzie na więcej... Czekaj, to ja trochę nakopię jeszcze kobla w międzyczasie. A, jak masz wiaderko... W skrzynce zostawiłem. A, w skrzynce jest, dobra. To ja zaraz tam skoczę. Tylko trochę kobla muszę nakopać. Się przeniesie to źródło nieskończone. I nie powinno być problemów. To trzymaj, czekaj, gdzie ty jesteś? Nie, dobra, bo to weź zabierz wodę jedną tam stamtąd. Chyba, że masz w wiaderku wodę. Mam. Ach. I czekaj, tu się zrobi dwa. Dobra, powiedzmy, niech tak ładnie wygląda. Ja mam jeszcze kobla. Czekaj, bo to tak nie wyjdzie. To weź tutaj, tu postaw jedno, gdzie stoję i o, nie, tu nie trzeba. Tutaj ja zrobię tego, płotki, bo akurat mamy, o, żeby tak ładnie wyglądało. No i tutaj będziemy mieli źródełko. Ty idę po kolejne. Szczęście z tej strony też mogę zrobić. O, dobra, nawet ładnie to wyszło. No i wiesz, w przeciwległym rogu. Dobra, jest. Dobra, teraz tak, wyrównanie poziomów. Trzeba będzie zrobić, to jeszcze kobla trzeba nakopać. Tą skrzynkę bym już przeniósł. Gdzieś. To wiesz co, czekaj, to ja zrobię nam... A z tej strony obkopałeś? Tak. Tylko, że... A wiesz co, zrób jeszcze... Tutaj już możesz z góry robić, wiesz, tak, żeby to wszystko dokładnie obkopać, bo to... Na naszym serwerze to różnie bywa z klockami. Okej. Okay. W dowolny sposób łażą. Dobra. Czekaj, teraz tak, wiadereczko to jest potrzebne, to jest i to jest. Kaktusa też przeniosę, sadzonki potrzebne. Okej. Okay. Tam już utworzyłeś to nieskończone źródło? Tak. Jest zrobione, wiaderko jest. Dobra, to tutaj możemy to zniszczyć. Słuchaj, jak dirta skopię pod tego dirta pod skrzynką, to skrzynka zniknie? Nie, ona nie zniknie. Tylko tak jak mówię, już obkop to lepiej. dobra, jeszcze kaktusa się zabierze. Piasek, chodź do mnie. Ty masz tam jeszcze jeden piasek, wykopałeś, nie? Mam. To weź mi, daj to wszystko, co masz, tylko weź tutaj tego... Trzymaj tutaj. No.
Dirta wsadzę do skrzynki. U, ale ja nie przejdę teraz, albo? No nie, przejdzie się. Dobra, to ja mam tutaj, zacznę farmę robić. Cyk, woda. Dobra. Ja zawsze bardzo lubiłem Skyblock, bo się można wykazać. Każda seria jest, wiesz, inna, no bo każdy inaczej buduje, każdy coś inaczej ma inną koncepcję. O, czemu nie mogę tej wody zebrać? Co jest? Chcesz dirta? Wiesz co? Nie! A, czekaj, miałem te skrzynki nam zrobić. Czekaj. Tylko tutaj przydałoby się czekaj, już... Czekaj, to wiesz co, jeszcze zrobimy tak. Tutaj te kobla chyba pokopać, bo... Raz, dwa, trzy. Tu już nie masz kobla, nie? Nie, nie mam właśnie już. Ja troszeczkę skopię, bo tam nawet nie ma jak tego wyrównać. To idzie które kropka? Ta, raz, dwa, trzy. Albo nie, inaczej. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, jak kurczę, nie pamiętam, jak oni tam komentarze pisali, ile tam jest potrzebne, żeby to drzewo rosło. 4 albo 5 chyba. 4 albo 5, to czekaj, to zrobimy albo to 3. Trochę inaczej. 2. To dobra, tak jakoś ustawię. Tutaj. Cholera, że ten bedrock jest tutaj. 3. Dobra. A co, że ten bedrock tam jest? Nie przeszkadza mi. Tam przecież to się i tak zamuruje to. Wszystko się komponuje tutaj. No też zamuruj. Tylko na jakim poziomie chcesz, żeby to murować wszystko? Takim, jak są drogi zrobione. Aha. Tylko teraz tak, nie wiem czy zauważyłeś, ale jest noc. Zaraz się zacznie spawnować wszystko. Znaczy akurat na mojej platformie się nie zespawnuje, bo ja tu stoję, ale najgorsze jest też to, że wybuchają creepery. Więc naszym priorytetem, wiesz co, jest zrobienie, przynajmniej tutaj zrobienie tego, pochodni. I to tak dosyć porządnie trzeba, ja będę, wiesz co, ułożyć. Jak możesz, zrobisz piecyk? Piecyk. Czekaj, ile na to się kobla? 8. 8 kobla, dobra. To skopię, bo już nic nie mam. Mhm. Czekaj, nie mamy tego. Kurde, jak ja teraz się stąd ruszę, to mi się tu naspałnią dziadoki. Dobra, mamy miecza, jak coś, to się powalczy. Może jest tą skrzynką, ona jest w takim miejscu. Ma to wiesz, bez problemu. Dobra, to wziąłem, już się tam coś zaspałniło, czy nie? Nie, na razie nie. Na razie jest spokój. Dobra, to czekaj, ja nam zrobię tą skrzynkę w innym miejscu. O Jezus, nie tak. Właściwie to przerobię nam wszystkie logi. Dobra, jest. To zostaw jeszcze tego workbencha. Dwa. Workbencha też zrobimy. O, achievement. Weź tą dziurę tutaj, jak mu... O, jest szkielet. To fajnie, ze szkieletem to ja się mogę pobawić. Gdzie chcesz piecyk? Tutaj go przeniesiemy. O, mamy kostkę. Wiesz co? Poczekaj, ja tylko postawię tutaj skrzynkę. Bo ogólnie to byśmy sobie tutaj, powiedzmy, zrobili taki mały... Czekaj. Dwa. Zróbmy tak. Piecyk postaw w tą stronę. Tutaj. Tu. O. Dobra, można w sumie zrobić nawet, wiesz co, jeszcze jeden piecyk, ale to sobie później zrobimy. Dobra. O, moment, o, sporo kości nawet wypadło z tego szkieleta. Dobra, teraz tak, drzewa nie mamy, bo przerobiłem wszystko na deski. To wiesz co, ja przyniosę te wszystkie rzeczy z tego. Właśnie, trzeba przenieść, bo wiadomo, co się może wydarzyć. My mieliśmy tylko 3 piasku, tak? Chyba tak. Nic nie spadło, na pewno nic nie spadło.
Dobra, jest wszystko zostawione. Czyli Jeżeli tego. chodzi o grzybki, to gdzie można zrobić jakąś farmę, żeby one jakoś sobie swoim życiem. Znaczy, wiesz co, z grzybkami to one muszą mieć ciemno, więc grzybów to na razie dotykać nie będziemy. Później się coś tam wymyśli. A czyli generalnie trzeba oddzielną platformę dla grzybów zrobić. No, dobrze by było. Dobra, czekaj, tutaj to zrobiłem. To zrobiłem, dobra, to zrobimy po tej drugiej stronie dla dyni. Raz, dwa. My mamy jeszcze coś tego. Kobla? Nie kobla, tylko dyrta. To, co było w skrzynce. Tylko to, co w skrzynce. A wiesz co? Ja chyba wiem, że... Ja chyba już jestem w 100% pewny, że zrąbaliśmy jedną bardzo ważną rzecz. Co jest? Trawa. Co trawa? Nie będziemy mieli trawy zielonej. A bo to rośnie... Bo to się rozrasta. Zapomniałem o tym jednym bloku. No cóż. A ona sama nie może a bez rosnąć? Trawy sama nie wyrośnie. No cóż. Wiecie co? Zrobimy tak, że ja nam jeden blok trawy zespałnię. Ale to już poza nagraniem. Kurde, patrz, zapomniałem taka ważna rzecz. Oj, Wojciech, Wojciech, ale Wojciech. Czekaj, 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 czekaj. Tam skopałeś wszystko? No, cały jest, cały dyrt A, jest skopany. tutaj skopałeś wszystko. No tam nawet trawa by nie wyrosła. Ale tam była jedna. Z była trawą. Ta trawa? Tak, była jedna z trawa, na której była ta trzcina. Ale to trzcina była na piasku. Nie było coś innego, ale była nie, trawa. Nie była tam, nie było tam trawy. Nie miało nawet możliwości racji bytu tam być trawa. Co ty robisz? Na tego. Na, no, jak to się nazywa? Na trzcinę. Dobra, ja tutaj dalej zabudowuję. A tu mam zrobię na kaktusa. O, jak se rośnie tutaj. Myślę, że nie będzie drzewom przeszkadzał. No cóż, mówi się trudno z tą trawą, ale tak jak mówię, nie mamy wyjścia i chyba będę musiał to po prostu zespełnić. Mam chociażby jeden bloczek. A tutaj też wiesz co? Jak później sobie nakopiemy tego jeszcze kobla, to i tak będzie trzeba przebudować trochę tą farmę. Bo tutaj jeżeli chodzi na przykład o melony czy o dynie, to one nie potrzebują drugiego tego, drugiego tego, no. Boże, brakuje mi słowa, dyrta. Nie potrzebują drugiego, to się po prostu to popodmienia, a później będzie jeszcze nam dyrt potrzebny na. A nie, w sumie dobrze, czekaj. Nie, dobrze jest. Dobrze, bo tutaj się to popodmienia, tu jeszcze melon, znaczy dynia i tam się zrobi melony, a tutaj w tym pasie po... No, w tym pasku zrobimy tą... Jak to się nazywa? Boże. Zboże, czy pszenicę. Okej. Okay. I będzie gites. Tylko tak jak mówię... O Jezu, nie wyrosło drzewo z kości. No tutaj już prowizorycznie jest ta droga, jeszcze troszeczkę się tutaj wyrówna, to się skopie tam na dole. Tak, to już mamy wszystko ogarnięte, kobla się nakopie, to się wyrówna. No, no tutaj bo już się skończył cały. Jeszcze zrobi jakąś taką platformkę, żeby to było jakieś... Jeszcze tylko przeniosę tego workbencha. Albo wiecie co, moi drodzy, to ja już to zrobię teraz, żeby potem nie było, że boli i że się z nami nie zgadzacie i coś czytujemy, żeby nie było, ja zabieram u nas jeden tego. Jeden dyrtu, biorę jeden bloczek trawy i kładę go w takim miejscu, jakim była, powiedzmy, poprzednia platforma i udajmy, że tego nie było. I my sobie to jakoś tutaj, wiecie, porządnie weźmiemy, żeby się porozrastało, bo widzę... A czekaj, my mamy jeszcze... Ty, no my przecież mamy jeszcze 34 dyrta. No mamy, mamy. Mówiłem ci, to co jest w skrzynce. Łe, to super. To będzie light. Lightowo wszystko będzie.
No. Dobra, także ja wyłączam już sobie gamę mode 0. Także cóż, to akurat słońce wschodzi. Także słuchajcie, no my tutaj myślę, że po nagraniu, raczej myślę, że nazbieramy po prostu drewna i jeszcze pokopiemy trochę kobla, żebyśmy mieli go na jakiś tam na nasz następny odcinek. Tak samo jak zmienimy tą farmę. Bo to trzeba, to jest tutaj konieczne według mnie, żeby troszeczkę tego dirta zaoszczędzić, bo jednak to jest dosyć cenny surowiec. Ale na początek jest ok. Teraz tak, hołpa by się na jakaś początku przydała. Nie skacz, bo... Dobra, dobra, dobra. Schodzę. No właśnie, jedno żeś zepsuł. Ale to nie szkodzi. Dobra, no także cóż, no myślę, że na dzisiaj to tyle. Myślę też, że sadzonki nam tutaj porosną do następnego odcinka, także będziemy już mieli, myślę, że... Nie bij mnie. Także myślę, że będziemy mieli już zapas trochę żarcia na jakieś tam nadchodzące nasze eskapady, coś takiego. I no i to tyle chyba, myślę, że na dzisiaj, nie? No. Coś się wymyśli. W każdym coś się razie wymyśli. Mamy już, tak, w każdym razie mamy już powiedzmy takie dwa główne miejsca, na których będziemy urzędować, czyli tam, wiesz co, tam myślę, tam gdzie jest ten generator kobla, to się to po prostu zamuruje i tam on tylko będzie, żebyśmy sobie kobla kopali, a tutaj zostawimy sobie taką, albo można że... powiększyć to i zrobić tam obok tą chatkę. Ewentualnie, ewentualnie. Ale to wiesz, to jeszcze... O, akurat drzewo wyrosło. Ale to jeszcze sobie pomyślimy. No dobra, słuchajcie, także cóż, myślę, że na dzisiaj kończymy, nie? No, tak. No, także zrobiliśmy farmę, jest super. Tak, dokładnie. Dobra, także dzięki wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, wiecie co robić, czyli łapka w górę i zasubskrybować nasze kanały. Coś jeszcze miałem powiedzieć, tylko że zapomniałem, więc myślę, że w następnym odcinku mi się przypomni. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, ze mną był Andrzej. Tak, i nie zapomnijcie wpaść również na jego kanał. Zapraszam. Trzymajcie się i cześć! Pa, pa!